Nazywam się Anna Kątnik-Mania, jestem adwokatem i wiceprezesem Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Juris. Prowadzę, tak jak większość z Was, kancelarię adwokacką. Z uwagi na to, że została ogłoszona pandemia koronawirusa, prowadzę ją zdalnie. Wiem, że pojawia się wiele pytań związanych z tym, jak poradzić sobie w tej sytuacji z prowadzeniem biznesu, a przede wszystkim z zarobkowaniem. No bo nie możemy siedzieć w lokalu naszej kancelarii. Nie możemy się bezpośrednio widzieć z klientami. Być może klienci w ogóle nie będą czuli potrzeby, aby korzystać teraz z usług adwokackich. A do tego działalność sądów jest ograniczana do spraw pilnych. Jako Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Juris jesteśmy nastawieni na to, żeby Wasze problemy rozwiązywać. Wasze, to znaczy adwokatów i aplikantów adwokackich. Dlatego też w najbliższym czasie na naszej grupie facebookowej będziemy publikowali treści, które mają Was zmobilizować do działania. Przy czym musicie spojrzeć na nie pozytywnie. Próbować nie mówić od razu nie. Poza tym dobrze by było, abyście byli nastawieni na wyjście ze swojej strefy komfortu. No bo ja rozumiem, że nam jako adwokatom ciężko jest przedstawiać siebie w mediach społecznościowych, chociażby na Instagramie. Ale jest to dzisiaj konieczność, ponieważ wielu użytkowników z tego rodzaju aplikacji korzysta i warto byłoby, ażeby do nich dotrzeć, chociażby właśnie poprzez założenie takiego profilu. Co będzie pojawiało się na naszej grupie? A mianowicie dedykowane filmy, takie coachingowe, które zrealizował Ludwik Siadlak. Zbieżność nazwisk całkowicie nieprzypadkowa. Ludwik opowie Wam o tym, jak korzystać z narzędzi, które są dla nas dostępne. Właśnie w celu prowadzenia kancelarii adwokackiej, jak dotrzeć do klientów, jak tą całą sytuację obrócić w swego rodzaju zaletę. No bo za kilka tygodni większość z nas zada sobie pytanie, co dalej? Czy zawiesić działalność, czy prowadzić ją? A może po tym, jak zakończy się ta cała pandemia, nie będziemy już w stanie wrócić do tego, co było wcześniej i otworzymy się na nowe rozwiązania i jednak spojrzymy na to troszeczkę pozytywnie, choć sytuacja jest niewątpliwie trudna. Chcemy również namówić Was do tego, abyście prowadzili swoje blogi, prowadzili swoje strony internetowe, być może je odświeżyli, przecież informatycy również pracują zdalnie i jest taka szansa, aby po prostu zwrócić się do kogoś o pomoc, odświeżyć swoją wizytówkę, no bo taką jest niewątpliwie strona internetowa. A przede wszystkim zwrócić uwagę na swoje zainteresowania związane z wykonywanym zawodem. Jeżeli takiego bloga nie prowadzicie, albo prowadzicie, ale chcielibyście troszeczkę więcej, namawiamy Was do tego, abyście skorzystali z naszej zakładki Wypisz się. Jest to akcja w ramach Blogstrefy, na której pojawiają się wpisy adwokatów, radców prawnych, również komornik sądowy dla nas pisze. Możecie wówczas pokazać siebie światu, a też, jak wspomniałam, zmobilizować siebie do działania. Trzecią kwestią, która będzie niewątpliwie Wam pomocna, jest możliwość wstąpienia do naszego stowarzyszenia. Oczywiście nie każdy, kto chce coś napisać dla nas, musi do tego stowarzyszenia wstępować, natomiast dostajemy dużo pytań o udział w stowarzyszeniu. Serdecznie Was do niego zapraszamy. Jest to niesamowita przygoda. Pokazuje, że pomimo tego, że jako adwokaci, aplikanci adwokaccy musimy być indywidualnościami, musimy być takimi mocnymi jednostkami, jesteśmy w stanie pracować również w grupie. Jesteśmy w stanie odnaleźć w każdym z nas pasję, zaangażowanie i wyeksploatowanie tego, pokazanie tego na zewnątrz. Nam bardzo na tym zależy. Chcemy, żebyście się jako ludzie, jako prawnicy rozwijali, a nie uwsteczniali.
Dlatego też zapraszam serdecznie wszystkich do Stowarzyszenia Adwokackiego, do tego, żeby wstąpić w nasze szeregi. Namawiamy do kontaktu bezpośrednio, pokierujemy Was, jak w tej sytuacji można by było złożyć deklarację i jak to wszystko się odbywa. Wyznaczyliśmy również nowy termin z uwagi na te ograniczenia dotyczące chociażby poczty. I wnioski można do nas kierować w ramach takiego jakby ogólnopolskiego naboru do 21 kwietnia. Natomiast też jeżeli wiemy, że są osoby, które chciałyby wykorzystać ten zapał jak najszybciej, więc staramy się wyjść naprzeciw i zebrać w taki sposób, aby można było jak najszybciej podjąć uchwałę o wstąpieniu właśnie w szeregi naszego stowarzyszenia. Cóż jeszcze? Jako rodzice wiemy, że macie też potrzeby tego, ażeby ktoś zagospodarował czas waszym dzieciom. Na stronie, która jest wydarzeniem jednocześnie w ramach konkursu Mój Rodzic Adwokat, można zgłaszać pracę swoich pociech, wysłać skany mailowo i wygrać niesamowite nagrody. Przyznam szczerze, że sama chciałabym taką nagrodę otrzymać, ale z racji wieku niestety się nie kwalifikuje. Dlatego też proszę Was, namawiam Was do tego, ażebyście obserwowali ten konkurs. Będzie bardzo dużo nowych treści, bardzo dużo nowych rozwiązań. Staramy się zrobić wszystko, ażeby temat, który jest niewątpliwie ważny, a jakim jest koronawirus, nie zmył nas z powierzchni ziemi w tym sensie, że nie sparaliżuje nas, naszej działalności, ponieważ my musimy działać dalej. My nie możemy się zatrzymać. My musimy myśleć o tym, w jaki sposób ma nam starczyć na ZUS, na podatki, na pracowników, którzy chociaż są teraz, pracują często zdalnie, to też musimy dokonać wypłaty tymże pracownikom. Dlatego też bardzo zapraszam serdecznie do tego, abyście śledzili naszą stronę na Facebooku, również stronę na Twitterze, na Instagramie, stronę internetową, a przede wszystkim, żebyście zaglądali na naszą grupę właśnie facebookową i wymieniali się również poglądami co do tego, w jaki sposób można by było uatrakcyjnić swoje usługi jako adwokata czy jako aplikanta adwokackiego właśnie w dobie koronawirusa, ale z takim wykorzystaniem, aby mogło to już trwać na dłużej, żeby to nie było tylko na chwilę, tylko żebyśmy się nauczyli nowych rozwiązań, które posłużą nam na miesiące, a może i lata. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, łącznie z całą ekipą Stowarzyszenia Adwokackiego Defensor Juris. Pozdrawiam, pa!